Halo, jestem. Dzień dobry. Witam Państwa wszystkich na kolejnym posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. Porządek obrad otrzymaliśmy dużo wcześniej. Na 7 radnych obecnych jest 6 członków komisji, więc zacznijmy posiedzenie. Czy wszyscy z Państwa są za przyjęciem porządku posiedzenia dzisiejszego? Kto z Państwa jest za? 6, tak, dziękuję. Punkt drugi. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Giżycko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok. Proszę. W związku z wymogiem przedłożenia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, sprawozdanie zostało Państwu przedłożone w wymaganym terminie. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Dziękujemy za informację. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby uzyskać jakieś bardziej szczegółowe informacje odnośnie sprawozdania? Czy ktoś ma jakieś wątpliwości? Poczekamy. Tak. Proszę bardzo. Pani Michalino, czy do sprawozdania z realizacji? Nie ma Pani pytań. Dobrze, dziękujemy w takim razie bardzo za przedstawienie sprawozdania. Rozumiem, że nie ma żadnych wątpliwości. Dziękuję. Punkt trzeci, sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok. Proszę Pani Kierownik. Przedłożenie sprawozdania dla Rady Gminy jest obowiązkiem ustawowym, który wynika z ustawy o pomocy społecznej. Takie sprawozdanie zostało złożone w terminie, dostarczone dla Państwa. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Chciałabym tylko zwrócić Państwa uwagę na wykaz potrzeb, który, jak zakłada ustawa, ma być wyraźnie wyszczególniony. I tutaj w wykazie potrzeb pozwoliłam sobie zwrócić uwagę na to, że należy zapewnić środki na rok obecny, na rok przyszły, na realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym, na realizację usług. Takie środki w budżecie na rok 2019 są przewidziane. Są również przewidziane środki na zapewnienie całodobowej opieki w domach pomocy społecznej. I tutaj chcę zwrócić Państwa uwagę, że mamy zapewnione środki na ten moment na tyle osób, ile aktualnie przebywa. Jeżeli pojawią się nowe umieszczenia, może być taka sytuacja, że będziemy wnioskować o zwiększenie tej kwoty. Natomiast zgodnie z przepisem artykułu 110 ust. 11 Ośrodek Pomocy Społecznej nie spełnia kryterium ustawowego zatrudnienia pracowników socjalnych. Brakuje na ten moment 1/4 etatu i było takie zalecenie pokontrolne w 2015 roku. Praca ośrodka w żaden sposób nie jest na ten moment zagrożona, aczkolwiek gdybyśmy mieli zwiększone etaty, można by było więcej czasu poświęcić na pracę w terenie, pracę socjalną. Na ten moment w gminie nie mamy poradnictwa specjalistycznego, natomiast dostęp do takiego poradnictwa na terenie powiatu, gdzie korzystają nasi mieszkańcy, jest dość utrudniony ze względu na wzrost potrzeby. I tutaj w tych wykazie potrzeb zgłaszamy taką potrzebę, że należałoby zastanowić się nad tym, żeby takie poradnictwo specjalistyczne pojawiło się
zakresie, szczególnie psychologiczne i pedagogiczne, ponieważ te problemy są na ten moment rozwiązywane wobec uczniów na terenie szkoły, w przypadku innych osób w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i tam się zaczyna to piętrzyć. Natomiast są dzieci, młodzież, które nie są objęte obowiązkiem szkolnym, również inne problemy psychologiczne pośród dorosłych występują i na ten moment na terenie gminy takiego specjalistycznego poradnictwa nie mamy. I ostatnia taka dość nabrzmiała potrzeba to zapewnienie mieszkania chronionego. Na ten moment na terenie gminy takie mieszkanie chronione nie funkcjonuje, a jest to pomoc, która może być wymagana w przypadku osób, które opuszczą DPS, opuszczą pieczę zastępczą, bądź też w przypadku osób w podeszłym wieku, które po wyjściu ze szpitala mogą wymagać opieki bardziej intensywnej niż tylko usługi opiekuńcze, a w takim mieszkaniu chronionym przewidziana jest pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta osoby starszej. Więc to są takie potrzeby z zakresu pomocy społecznej, które na ten moment nie są realizowane. Co prawda dotychczas nie wpłynął wniosek o umieszczenie w mieszkaniu chronionym, więc też nie poszukiwaliśmy tej formy wsparcia w gminach innych, czy też w innych powiatach na podstawie porozumienia. Nie ma takiej potrzeby, ale nie znaczy to, że nie pojawi się. Jest to zadanie obligatoryjne, które gmina ma realizować. Dziękuję. Czy są jakieś pytania od Państwa? Dziękuję Pani Kierownik. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, wątpliwości? Proszę. Chodzi o tego specjalistę. A co stoi na przeszkodzie, żeby zatrudnić kogoś? Na ten moment nie mamy środków. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie? Nie? Dziękujemy Pani Kierownik w takim razie za szczegółowe sprawozdanie i za przybliżenie pokrótce. Jeszcze można? Proszę bardzo. Chciałbym odnieść się do tego pytania o specjalistę, bo gmina świadczy różnego rodzaju specjalistyczne usługi poprzez między innymi właśnie środki z funduszu antyalkoholowego. Są też programy, gdzie mamy program CAL, gdzie również tam jest możliwość uzyskania takich świadczeń i z naszych doświadczeń wynika, że jest raczej opór społeczny, żeby brać udział w tego rodzaju działaniach. Mieliśmy też programy i w Upałtach Małych i w innych też lokalizacjach, gdzie była możliwość wzięcia udziału i konsultacji ze specjalistami, ale niestety są trudności z wyłonieniem czy też z motywowaniem mieszkańców do tego, żeby uczestniczyli w tego rodzaju poradach czy też programach. A jak to wygląda w szkołach wśród młodzieży? Bo wiem, że tam na pewno jest dużo problemów. Czy są jakieś tam, nie wiem, szkoły? W szkołach mamy podpisane porozumienie z panią psycholog w Wilkasach i w Bystrym i tam świadczy usługę pomocy psychologicznej. Jest też specjalista do spraw alkoholowych, narkotykowych i też ze środków właśnie. Także mamy. Jest punkt konsultacyjno-informacyjny dla dzieci, rodziców i wychowawców. Przede wszystkim pani psycholog jest do dyspozycji szkoły, do dyspozycji uczniów, rodziców, pedagogów, jeżeli takie problemy wystąpią. I przede wszystkim chodzi o przemoc rówieśniczą i o problemy takie wychowawcze. Także jest to już drugi rok od 18, tak, i w tej chwili drugi rok to funkcjonuje. A w gimnazjach jest punkt konsultacyjno-informacyjny, co chodzi o używki,
narkotyki, alkohol. Pan, który przyjmuje w punkcie, współpracuje z pedagogami naszymi i też różne akcje takie pomocowe organizują. Pani Katarzyna Bandura, która jest pedagogiem w gimnazjum w Wilkasach, zorganizowała takie badanie i różne takie programy, rozmowy z młodzieżą. Także jest, szkoły są na ten moment zabezpieczone. Poza szkołami? Mamy też podpisaną umowę z poradnią, z przychodnią poradnią uzależnień pani Gizeli Freumann, gdzie przyjmuje prawnik, socjoterapeuta uzależnień i też jest psycholog i przyjmuje osoby, przede wszystkim te rodziny dysfunkcyjne, gdzie dochodzi do przemocy, gdzie jest alkohol, ale może też zgłosić się młodzież nasza, która uczy się w szkołach powiatowych, prawda, ponadgimnazjalnych. No i jeszcze kolejny dostęp do specjalistów mamy poprzez porozumienie z burmistrzem w prowadzeniu miejsko-gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i Nasikorskiego. Nasi klienci, ci, którzy są kierowani na leczenie, otrzymują taką informację, że mogą skorzystać ze wsparcia. Mogę powiedzieć tylko tak, z doświadczenia, że na pewno pani kierownik chodziło o to, żeby był na etacie taka osoba, psycholog, specjalista, bo tak w innych ośrodkach na terenie Polski praktykuje się, ponieważ nie z każdym, nie zawsze, pani kierownik, nie zawsze wyjdzie. Chodzi o potrzeby. Poradnia rozwiązywania problemów alkoholowych skierowana jest do konkretnej grupy osób. Poradnictwo w szkole czy poradnictwo w poradni pedagogiczno-psychologicznej też jest skierowane do pewnej grupy osób. Są to uczniowie z programów korzystają czy alkoholowych, czy narkotykowych, ale oprócz tych osób na terenie gminy mieszka jeszcze całe grono innych osób, które też borykają się z problemami psychologicznymi, a specjalista to chodzi o psychologa głównie, który poprowadziłby terapię, bo w części tych instytucji, które tutaj padły, można dostać jednorazową usługę, a chodzi o to, żeby pracować z rodziną długoterminowo. Oprócz tego, że pracuje w rodzinach asystent, o czym zaraz powiemy, to też w wielu rodzinach dobrze byłoby, żeby była prowadzona terapia systemowa. Systemowa, czyli z całą rodziną, a tutaj jakby w tych innych sytuacjach, gdzie były wymieniane wcześniej poradnie poszczególne, pracuje się z konkretnym klientem i ta potrzeba rodzi się tutaj, czy potrzeba konfliktu pokoleniowego w rodzinie między synową i teściową, gdzie też trzeba pracować z rodziną i należałoby taką pracę podjąć, bo praca często gęsto tylko pracownika socjalnego jest zbyt ograniczone i czasowo, i możliwościami, i też chodzi o taką terapię. W tym roku rzeczywiście była realizowana szkoła dla rodziców i opór ze strony osób skierowanych do tej szkoły był duży, to co powiedział pan wójt. Zostały wydane środki, zostali zatrudnieni specjaliści, aczkolwiek rodziny nie skorzystały z pewnych względów znanych tylko dla nich, kiedy to było zorganizowane, wcześniej zgłaszali potrzeby w tym zakresie, później nie stawili się na spotkania z terapeutami. Tłumaczyli się w bardzo różny sposób, poprzez pracę, poprzez, nie wiem, brak czasu, poprzez konieczność opieki nad małymi dziećmi. Jednakowoż to znowu było skierowane do grupy osób z dziećmi z pewnymi problemami. A chodzi o to, że gdyby ten psycholog był w ośrodku, zatrudniony na etacie, był dostępny codziennie, to też może
Może łatwiej byłoby się zwracać i przyzwyczaić się do tego, że to jest coś normalnego, bo taka osoba jest. A jeśli jest organizowany jakiś program, to właśnie to zaczyna się opór właśnie w centrach aktywności lokalnej, gdzie jest doradca zawodowy, socjoterapeuta. Tam trzeba było dużej pracy ze strony pani Heleny, żeby ludzie chcieli uczestniczyć, ale to też była określona grupa. Więc jakby możliwość zatrudnienia specjalisty, właśnie psychologa. Pomoc prawna jest, gmina zapewnia pomoc prawną, jest pomoc prawna w powiecie, pomoc terapeutyczna przy osobach uzależnionych, ale sama też taki problem, gdzie problem osoby chorej psychicznie w rodzinie i stosunek rodziny do tej osoby chorej psychicznie. To jest taka dłuższa praca. To nie jest praca na jedną wizytę, na jedną konsultację. I właśnie pod tym względem zgłaszam tą potrzebę. Jest to też zadanie własne gminy, które gmina powinna realizować, świadczyć takie poradnictwo, ale też konkretna taka potrzeba, żeby oswajać ludzi, bo część z nas, kiedy słyszę, że trzeba iść do psychologa, gdzieś tam do jakiejś poradni, część naszych podopiecznych też tak reaguje. Ja nie jestem głupi. A tutaj, kiedy byłby psycholog na miejscu, to by był normalny pracownik ośrodka, tak jak jest pracownik socjalny, jak jest asystent, tak jest psycholog, jest to jakaś pani czy pan, który jest tutaj stale i bez konieczności pisania się w kolejki można zajrzeć. Więc chodziło mi o taką potrzebę. Dziękuję. Dziękujemy, pani kierownik. Pani Michalina, proszę. Wydaje mi się, że to, co powiedziała przed chwilą pani kierownik, rzeczywiście jest słuszne, żeby utworzyć takie stanowisko. Choćby dlatego, że ludzie w grupie nie zawsze chcą mówić o swoich problemach. Wtedy jest takie szkolenie. Natomiast tak do psychologa czy do psychiatry to idzie się indywidualnie, żeby nikt inny nie widział. U nas jeszcze, wiadomo, w Polsce jakby ludzie nie są przyzwyczajeni do tego, że do psychologa może iść każdy, bo ma jakiś problem i chce rozwiązać. Przeżywa coś, prawda, i chce, a zaraz ktoś inny mówi tak, do psychologa? A po co? Być może, że to jest nawet bardzo dobre rozwiązanie. Wtedy, kiedy trzeba wspólnie omawiać pewne rzeczy, nie, bo jeden na drugiego spogląda. Także wydaje mi się, że rzeczywiście należałoby się pochylić nad tą sprawą. Dziękuję. Psychologa na etacie, a nie tylko psychologa, psychiatrę, można jeszcze terapeutów zatrudnić i wiele innych osób. Oczywiście wszyscy są potrzebni. Jeżeli jest taka potrzeba, tak jak tutaj pani kierownik wspomniała, że są jednostkowe sytuacje, my możemy się posiłkować osobami z zewnątrz, żeby zatrudnić na umowę zlecenie, a nie od razu bierzemy cały etat, dajemy psychologa i niech czeka na potrzebę czy też na pracę z mieszkańcami. Według mojej oceny w tym momencie nie ma takiej potrzeby, żeby zatrudniać psychologa. Jeżeli, tak jak powiedziałem, jest potrzeba, proszę bardzo. Tak jak stosujemy to w przypadku tych pieniążków antyalkoholowych, bierzemy osoby na umowę zlecenie. To jest rozsądne i tańsze zdecydowanie i dostosowane do potrzeb. Bo jak się zrodzi się potrzeba, to korzystamy z usługi. Nie musimy od razu kupować mleczarni, żeby napić się mleka. Dziękuję. A w przypadku, gdy ktoś się zgłosi, jak długo trwa na przykład pozyskanie takiego specjalisty? No bo przeważnie, jeżeli jest potrzeba, to jest nagła, nie? Bo ktoś tam coś. Ja nie słyszałem o takiej potrzebie, jeszcze nikt nie zgłosił, ale to myślę, że nie ma takiej dużego problemu, bo tutaj na rynku jest kilku psychologów i mają działalności i mogą świadczyć takie usługi. Dlatego ja tak rzeczywiście wiem o tym, że uzależnione to jest od pieniędzy i tak mimo woli powiedziałam, tak pokazałam, że no od many, wiadomo, nie mamy pieniędzy, nie tworzymy, tylko tak. Słusznie to powiedział pan wójtem, więc należałoby się zastanowić, czyli rzeczywiście jest potrzeba i zatrudniamy. Nie? Jeśli to rozwiąże te potrzeby, no to jest bardzo dobrze. To jeszcze uzupełnię. Mamy pieniądze. Mamy pieniądze, bo wykonujemy różnego rodzaju inwestycje. Możemy je uszczuplić.
zawsze takie zatrudnienie dodatkowych osób, wiadomo, że wiąże się z tym, że trzeba gdzieś te przesunięcia zrobić. Można to zrobić, jeżeli będzie taka rzeczywiście konieczność i potrzeba, to i takie, że zapotrzebowanie, żeby była na stałe tutaj osoba świadcząca takie usługi, to na pewno nad tym się pochylimy. Ale w tym momencie, moim zdaniem, przynajmniej nie dostałem takich sygnałów, żeby było aż tylu potrzebujących i nie można było sobie z tym poradzić poprzez zlecenie na zewnątrz. Tak się to stosuje też i w dużych różnych firmach, że rezygnuje się z utrzymywania personelu tak specjalistycznego na rzecz świadczenia usług zewnętrznych. Dlatego, że wszyscy musimy się też kierować ekonomią i dostosowywać tutaj akurat usługi do realnych potrzeb. Również w gminie. Odniosę się jeszcze może też tak troszeczkę tutaj do tej informacji na temat potrzeby zatrudnienia 1/4 pracownika socjalnego. Proszę Państwa, bo tutaj macie przedstawione, że od 2016 roku jest informacja, że dobrze by było, żeby był zatrudniony. I moje stanowisko jest takie, że to jest przepis ogólny rzeczywiście, że na 2000 osób, mieszkańców powinien być jeden pracownik socjalny. Jest to wymóg, tak jak pani kierownik wspomniała, z tym, że trzeba brać też pod uwagę specyfikę gminy. Nasza gmina nie jest najbiedniejszą gminą i w związku z tym tych osób, które potrzebują tych oddziaływań ze strony opieki społecznej, stosunkowo może być mniej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że część osób zameldowanych czy wykazywanych jako mieszkańcy gminy też mieszkają poza gminą, bo gdzieś się uczą, studiują, a są zameldowani. Czyli z tych 8475 osób na stan 31 grudnia 2018 roku, według mojej oceny, to nie będzie aż 8000 realnie mieszkających, czyli ten wymóg 2000 i tak byłby spełniony. Poza tym, przekroczenie 475 mieszkańców to też nie jest jedna nawet czwarta, także to nie jest 1/4 etatu. I teraz no, zatrudniając na niepełną 1/4, mielibyśmy tak naprawdę osobę, która ile, 2 godziny dziennie by świadczyła stosunek pracy wobec gminy, gdzie i tak to jest niewielkie przekroczenie, jeżeli chodzi o obciążenie pracowników socjalnych. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie, dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem do punktu 4. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w gminie Giżycko na lata 2018-2020 za rok 2018. Przedłożenie sprawozdania z realizacji gminnego programu wspierania rodziny jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach programu zatrudniany jest asystent rodziny. Asystent rodziny pracował w roku 2018 z 15 rodzinami. W rodzinach tych było łącznie 35 dzieci. Na zatrudnienie asystenta gmina pozyskała środki z programu ministerialnego. Było to ponad 11 tysięcy, 19 tysięcy wyłożonych środków było ze środków własnych na wynagrodzenie asystenta i w sprawozdaniu została opisana rola asystenta rodziny, zadania, jakie wykonuje i efekty pracy asystenta również zostały opisane. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, chętnie odpowiem. Dziękujemy pani kierownik. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby uzyskać jakieś informacje dodatkowe? Tylko takie jedno. Proszę. Czy asystent rodziny pojawia się w tej rodzinie zapowiadając wcześniej, uprzedzając, że będę tego i tego dnia, czy pojawia się w różnych sytuacjach i nie informuje? Asystent w zasadzie na wszystkie wizyty planuje i umawia się z rodziną na wizytę i przyjeżdża po umówieniu się z uwagi na to, że jest to osoba, która ma wspierać rodzinę, nie nadzorować, nie ścigać, więc niezapowiedziane wizyty nie są praktykowane, po prostu traktowane są rodziny
po partnersku, tak, żeby przyjęły tego asystenta w sposób właściwy, przygotowały się też do wizyty, aczkolwiek nie zawsze tak jest, że są przygotowane. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby uzyskać informacje? Jakieś? Dziękuję. Nikt. Dziękuję Pani Kierownik. W takim razie przejdźmy do kolejnego punktu, piątego. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Giżycko w 2018 roku. Proszę bardzo. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Giżycko został uchwalony w 2015 roku na lata 2016-2020. Otrzymaliście Państwo sprawozdanie z realizacji tego programu z działań, które były podjęte w 2018 roku. W sprawozdaniu przede wszystkim jest opisane są działania podejmowane w pracę w gminnym zespole interdyscyplinarnym. Otrzymaliście Państwo liczby, w jaki sposób kształtuje się realizacja tych niebieskich kart, czy w naszej gminie występuje zjawisko przemocy. Chciałabym tu podkreślić, że w minionych latach tych niebieskich kart było dużo więcej. W 2018 roku była też przeprowadzona diagnoza problemów społecznych w naszej gminie i wskazywała na to, że te problemy z przemocą są oczywiście, ale jest większa świadomość mieszkańców naszej gminy. Więc to jest jakby takie pocieszające. Sam fakt zmniejszenia ilości kart niebieskich zakładanych nie jest jakby objawem tego, że ta przemoc nie występuje, ale jest większa świadomość społeczna i osoby, które doświadczają tej przemocy, wiedzą, gdzie mogą się udać. Jest informacja na ten temat, więc ta edukacja, bo na tym przede wszystkim też polega realizacja tego programu, ponieważ program ochrony przed przemocą tworzy jakby lokalną strategię przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Chciałabym tu w tym miejscu też powiedzieć, o czym też wcześniej rozmawialiśmy przy sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ponieważ w 2018 roku realizowaliśmy właśnie w GOPS-ie, beneficjentem była gmina, unijny program Trochę Nadziei na Nadzieję i tym programem objęte były 4 rodziny, w których doszło do przemocy, gdzie występowały, skumulowały się różne problemy i wychowawcze, i alkohol, i przemoc. I muszę Państwu powiedzieć, że był to naprawdę taki innowacyjny projekt i te wszystkie działania, którymi zostały objęte rodziny, przyniosły, no powiem szczerze, że długo pracuję w pomocy społecznej, przyniosły taki efekt, że no byłam zaskoczona, bo we wszystkich 4 rodzinach ustała ta przemoc i znacznie, bardzo znacznie poprawiły się relacje i w ogóle cała sytuacja rodziny. A to przez to, że rodzina była objęta systemowo, o czym właśnie mówiła wcześniej pani kierownik. W rodzinie był asystent, był socjoterapeuta, były działania edukacyjno-korekcyjne dla sprawców przemocy. Ofiary były objęte też wsparciem psychologa, także z tym, że całość działań tych odbywała się w środowisku lokalnym, czyli w tej rodzinie, prawda? Większość. Projekt zakończył się takim wyjazdem integracyjnym do parku rozrywki. Rodziny miały możliwość spędzenia wspólnie czasu.
I z perspektywy już zakończonego tego programu, skończył się w czerwcu 2018, muszę powiedzieć, że naprawdę te rodziny funkcjonują. Oczywiście my tam cudów też nie zrobimy. To nie jest tak, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki to się wszystko naprawi, ale zaszły tak trwałe zmiany i pozytywne, że no to jest takim jakby bodźcem do tego, żebyśmy dalej pisali te projekty i to wtedy jest wsparcie finansowe jakby z zewnątrz i to jest potrzebne bardzo. Może Państwo macie jakieś pytania? Dziękujemy Pani Heleno. Czy ktoś z Państwa chciałby uzyskać informacje jakieś dodatkowe? Nie, dziękuję bardzo. W takim razie przejdźmy do kolejnego punktu. Punkt szósty, sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w 2018 roku dla gminy Giżycka. Proszę bardzo. Otrzymaliście Państwo sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych. Specjalnie złączyłam te dwa sprawozdania, ponieważ specyfika działań i podejmowanych działań w naszej gminie w stosunku do problemów alkoholowych, jak i rozwiązywania problemów narkotykowych jest bardzo podobna. Pieniążki na realizację tych dwóch gminnych programów profilaktycznych pochodzą z budżetu gminy, z opłat za wydawanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018 roku wysokość tych środków wynosiła 240 748 zł 40 groszy na realizację zadań na gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczone było zaplanowane 165 tysięcy i 35 tysięcy na gminny program profilaktyki narkotykowej. W sprawozdaniu macie Państwo w materiałach omówione szczegółowo działalność miejsko-gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z miastem Giżycko mamy podpisane takie porozumienie od 2001 roku. Jest szczegółowo opisane, ile wniosków wpływa do miejsko-gminnej komisji o zobowiązanie do leczenia. Komisja też kontroluje punkty sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania zasad wydawania koncesji. Również opisane są działania, jakie podejmujemy w szkole. Przystępujemy do ogólnopolskich kampanii profilaktycznych. Również z tych funduszy alkoholowych dajemy dotacje do prowadzenia Centrum Integracji Społecznej, Klubu Seniora w formie dotacji celowej. Czy Państwa interesuje coś jeszcze szczegółowo o powiedzieć, czy jakieś pytania mają Państwo? Na koniec sprawozdania jest opisana wartość sprzedanego alkoholu na terenie gminy Giżycko. Na samym końcu jest ta wartość i chciałabym Państwu powiedzieć, że z roku na rok zwiększa się jednak ilość sprzedanego alkoholu w naszej gminie. No chyba tak. Ale ustawodawca dał możliwość też większe kompetencje dla gmin, dla samorządów, co chodzi o usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Także to można modyfikować w danej gminie. A kto kieruje wnioski do komisji? Bo było 115 wniosków.
kto to już tak powiem gromadzi już te dane, skąd się w ogóle biorą już te informacje, więc komu potrzebne? Obsługą Miejsko-Gminnej Komisji zajmuje się Centrum Profilaktyki w Giżycku i przewodniczącą Miejsko-Gminnej Komisji jest pani Ewa Ostrowska. I to w siedzibie Centrum Profilaktyki są informacje, wnioski, tam gromadzona jest dokumentacja. Wniosek o leczenie, przymusowe leczenie, zobowiązanie do leczenia może złożyć każdy. Może złożyć członek rodziny, może sąsiad złożyć, może złożyć pracownik socjalny. Generalnie może każdy przyjść i zgłosić problem. Czy to będzie formalnie w formie podania, wniosku takiego, czy tylko zgłoszenia, to wtedy my mamy obowiązek podjąć kroki ustalające, czy dochodzi do tego, prawda? Bo komisja to też, to nie jest, w ten sposób się nie odbywa, że ktoś przychodzi i mówi, że ten człowiek pije i wtedy rusza cała machina. Najpierw, tak, dokładnie. Ale mam takie pytanie. Jeśli osoba, która jest tam kierowana, to znaczy zgłaszana przez osoby z rodziny, przez sąsiadów, to ta osoba i tak musi wyrazić zgodę, żeby mogła podjąć leczenie, tak? Tak, tak. Czyli właściwie tak, nie wiem, są i w tym sprawozdaniu jest napisane, piszemy o tym, że kierujemy do sądu, o przymusowy, bo jeżeli, powiem tak, proces zobowiązania do podjęcia leczenia jest dosyć długi. Na początku zapraszamy taką osobę trzykrotnie i zakładamy, że ten czas, kiedy ona przychodzi i tłumaczy się, rozmawia, w jakiś sposób wpłynie na, nie wiem, obudzi ją, zmieni się i podejmie sama kroki, bo w tym celu to zmierza, żeby osoba, która ma ten problem, zobaczyła go i podjęła przy naszym wsparciu kroki zmierzające do tego, żeby podjąć leczenie. Jeżeli uchyla się, nie przychodzi, a dalej są ze środowiska sygnały, że tam jest źle, to kierujemy sprawę do sądu i wtedy biegły sądowy też jakby określa, jaki jest stopień uzależnienia od alkoholu. I potem sąd określa, wydaje wyrok o podjęciu przymusowego leczenia. W tym ośrodku. Słucham? Giżycka? Czy jest wtedy kierowany do tego ośrodka? Znaczy najpierw jest skierowany na 7 tygodni? Nie, najpierw jest skierowany na detoks do Węgorzewa, na odtrucie i potem z oddziału jest skierowany, no nie zawsze do Giżycka. Tak, gdzie jest miejsce, dokładnie. Czasami takie zobowiązanie do leczenia przez sąd trwa nawet 2 lata. Nie ma miejsca, osoba się uchyla. Na wyroku nie ma takiej klauzuli, że dana osoba, bo jeżeli dana osoba przyjdzie do szpitala, jest pytana, czy wyraża zgodę. Jeżeli jest zapis, że nie może nie zgodzić się, wtedy jeżeli jest tylko miejsce i to sąd ustala z poradnią bądź ze szpitalem, z oddziałem odwykowym, to wtedy jest, jeżeli sama się nie zgłosi, to jest doprowadzana przez policję. W tej chwili są takie nowe trendy w leczeniu osób nadmiernie pijących, że zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu już jest efektem terapii, podjęcia jakichś kroków, prawda? Że są takie nowe właśnie kierunki zmierzające, że dla alkoholika trudno jest zupełnie być abstynentem, wyzbyć się alkoholu. Zmniejszenie wypijanego alkoholu już jest sukcesem, tak? Dziękujemy w takim razie. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania? Nie, dziękuję bardzo. Punkt 7. Sprawy różne i wolne wnioski. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? To ja mam pytanie do Pana Wójta.
ponieważ od rana do wieczora słyszymy informacje odnośnie strajku nauczycieli. Czy mógłby Pan nam przybliżyć, jak to wygląda w szkołach gminnych? Wszystkie szkoły z terenu gminy Giżycko prowadzone przez, gdzie organem prowadzącym jest gmina, przystąpiły do strajku. Tylko w oddziale przedszkolnym w Wilkasach prowadzone są zajęcia, w pozostałych szkołach nie. Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie w Spytkowie prowadzi normalne zajęcia. My w pierwszym tygodniu udostępniliśmy wszystkie świetlice, tak żeby dzieci ewentualnie przeprowadzone przez rodziców mogły korzystać z opieki w świetlicach, ale odzew rodziców był dość niewielki, bardzo minimalistyczny. Nie korzystano ze świetlic, w związku z tym tam, gdzie nie korzystano, wróciły normalne godziny funkcjonowania. Kilkoro dzieci było w Gokirze i kilkoro w innych świetlicach. Niestety, tak jak Państwo tutaj wiedzą, ten strajk trwa nadal, nie jest rozwiązana sytuacja i płacowa, i jeżeli chodzi o postulaty nauczycieli, w związku z tym nie wiadomo, jak długo dalej ten stan będzie miał miejsce. Aczkolwiek egzaminy, które były u ośmioklasistów szkół podstawowych i gimnazjalistów, odbyły się normalnie. Dyrektorzy stanęli na wysokości zadania, także był odpowiedni nadzór nad egzaminami i wszyscy w 100% uczniowie skorzystali z możliwości przystąpienia do egzaminu. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za odpowiedź. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zapytać o coś? Albo ma jakiś wniosek? Temat płatności, czy też wynagrodzenia za strajk. Nie ma takiej możliwości, żeby zapłacić za godziny, czy też dni strajku. Część samorządowców, czy opinii takich obiegowych, czy w mediach odnosi się do tego, że szukają rozwiązania, żeby w inny sposób przekazać pieniądze nauczycielom, ale nie bezpośrednio za strajk. Ja zleciłem przeprowadzenie takiej analizy dla radcy prawnego, czy jest jakaś forma prawna, która umożliwia przekazanie takich środków, i oczekuję na opinię radcy. Dziękuję. Jeśli nikt z Państwa radnych nie ma więcej pytań, zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo.